Idę, idę. Zaraz, zaraz. Niech pan otworzy. Mam dla pana na spłatę, na rzut. A ja nie mam żadnej na nadpłaty. Co, co, nie? Nie chce pan pieniędzy? Pieniędzy? Pewnie, że chce. Dzień dobry panu. Proszę, niech pani spoczy. Dziękuję panu bardzo. Tak, na chwileczkę. A proszę pana. Tak. Na chwileczkę. Tak. Tak. Czy ma pan jakieś dokumenty za zeszły rok? Za zeszły rok? Tak, oczywiście, tak. Że mam. To proszę, potrzebne będą. A może się pani napije kawki? Herbat? Bardzo pan miły. To kawki poproszę. Tak. Już za chwileczkę będzie tak. Tak jest, tak. To nie mocno, nie mocno kawę. Dobrze, dobrze. Pani? Tak, tak, łyżeczkę tylko wystarczy. Łyżeczkę. Z mlekiem? Z mlekiem, tak, z mlekiem. Nie ma mleka, może być śmietanka? A może być śmietanka. Bardzo proszę. Oto kawę. Proszę pani, kawka, proszę kawka, panu proszę pani, kawka, ze śmietanką, jedna łyżeczka cukru, sam wypij. Ty, ale jak tak zostawimy go, to i tak będzie na nas. Dziś w programie. Kolejni mordercy, którzy zostali zatrzymani dzięki państwa pomocy, stanęli przed sądem. Dziś też Michał Fajbusiewicz będzie apelował do państwa z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tajemniczego zabójstwa w Łodzi. Magazyn kryminalny 997 oglądam prawie od początku jego istnienia, od czasu, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Początkowo rodzice sprzeciwiali się temu, ale z biegiem lat ich upór zmalał. Oglądając magazyn przez te wszystkie lata, wykształciła się we mnie silna chęć walki ze złem, chęć ścigania przestępców, ustalania faktów i tym podobne. To spowodowało, że wyznaczyłem sobie cel bycia policjantem, co też się tak stało. Obecnie pracuję 6 lat w służbie liniowej. Nigdy nie miałem wątpliwości, iż podjąłem zły wybór. W związku z powyższym chciałem wyrazić podziękowanie dla ekipy magazynu 997 za wkład i zaangażowanie w realizację programu i za zakorzenienie we mnie potrzeby zwalczania zła. Z wyrazami szacunku, Stały Telewid. Dobry wieczór. Witam państwa. Postanowiłem rozpocząć dzisiejszy program od korespondencji, od jednego z telewizów. To dowód, jak przemożny wpływ mamy na niektórych sympatyków naszego programu. A swoją drogą to warto by się zastanowić, ilu to policjantów trafiło do tej służby dzięki naszemu programowi. Może kiedyś zrobimy stosowne badania w tej sprawie. Sprawcy kolejnego morderstwa, które prezentowaliśmy w naszym programie, stanęli przed sądem. Białorusin Sergiej Moszko był w Polsce częstym gościem. Przyjeżdżał tu z żoną Reginą. On przywoził benzynę, która na Białorusi jest dużo tańsza. Jego kobieta handlowała na bazarze w pobliskiej Sokółce. 2 lutego 2002 roku, około 18, na bazarze pojawił się młody mężczyzna. Blondyn ubrany na sportowo. Chciał kupić benzynę, jednak transakcja nie doszła do skutku. Ale kiedy Moszkowa oddaliła się, klient powrócił. Następnie obaj mężczyźni odeszli. Gdy mąż dość długo nie wracał, żona zaczęła się rozpytywać o niego. Po kilku godzinach była jednak pewna, że musiało zdarzyć się coś złego.
Zaraz też zgłosiła się na policję w Sokółce. Jednak ani policjanci, ani prowadząca na własną rękę poszukiwania żona Siergieja nie natrafili na jego ślad. Dopiero następnego dnia, około 12.45, mieszkaniec pobliskich Śniczan powiadomił policję o porzuconym na żwirowisku przy drodze Śniczany-Racewo w samochodzie Volkswagen Passat. To był samochód Moski. W pobliżu znaleziono zwłoki Białorusina. Dzięki pomocy naszego telewidza sprawa ta została rozwiązana. Wskazał on policji trop prowadzący do morderców. Okazało się, że zabójstwa dokonało 5 młodych mężczyzn, którzy potrzebowali paliwa i uważali, że tylko morderstwo właśnie jest do zdobycia go najkrótszą drogą. Dawaj! Dla tych zwyrodnialców życie człowieka warte było kilkaset złotych. Niedawno sąd okręgowy w Białymstoku skazał morderców na kary od 25 do 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżony ten jest, pomimo młodego wieku, bardzo mocno zdemoralizowany. Świadczy o tym także wywiad środowiskowy z miejsca jego zamieszkania. To powtórny proces. W pierwszym zapadły takie same wyroki, ale sąd apelacyjny zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że śmierć Białorusina była bezsensowna. Sprawcy, mimo jego błagań, że odda wszystko, co ma, nie cofnęli się przed brutalnym morderstwem. Szereg masywnych obrażeń głowy, pokrywy i podstawy czaszki, opon i mózgu skutkujących natychmiastowym zgonem. Główny oskarżony, który zadał śmiertelne ciosy metalowym prętem, został skazany na 25 lat więzienia. Trzech innych spędzi w więzieniu po 15 lat. Piąty, bierny uczestnik mordu, jako jedyny przyznał się do zbrodni i opowiedział o zdarzeniu. Sąd skazał go na 5 lat i po ogłoszeniu wyroku zgodził się, żeby opuścił areszt. Sąd nakazał też sprawcom zapłacić na rzecz żony i synów zabitego blisko 17 tysięcy złotych. Obrońcy oskarżonych zapowiedzieli apelację. 28 sierpnia 2005 roku na jednym z osiedli łódzkich blokowisk znaleziono w sypowym pojemniku zwłoki człowieka. Halo, halo, żyje pan? Proszę pana, proszę się odsunąć. Halo. Halo, pogotowie? Proszę przysłać karetkę na odstawa 8. Leży nieprzytomny człowiek w śmietniku, tak. Żyje. Nieprzytomny. Nie zrobił go do wszystkiego. Dobra. Moje nazwisko Pietrzak, ja dzwoniłam tutaj dzisiaj rano. Nie, proszę pani, to ja dzwoniłam. Mój ojciec nie wrócił dzisiaj na noc i szukamy go z mamą i podobno tutaj przywieziono człowieka nieprzytomnego, bez dokumentów. Proszę pójść na drugie piętro, na oddział intensywnej terapii i zgłosić się do siostry oddziałowej. Także, tam. Dziękuję. Panie doktorze. Przy panie, jak pojechaliśmy na miejsce, małżonek leżał pobity, miał ciężkie obrażenia głowy. Stracił przytomność i do tej pory tej przytomności nie odzyskał. Męża znaleziono w śmietniku o godzinie 7.30 rano. Leżał nieprzytomny w kontenerze przy ulicy Staffa. Jak to? Niemożliwe. W śmietniku? No niestety tak. Tu są rzeczy męża. Proszę sprawdzić, być może czegoś brakuje. Bardzo by nam to pomogło. Dobrze. Ta kurtka. Koszula. Ale to nie są buty męża. On miał czarne buty. Jest pani pewna? Absolutnie. Może jeszcze czegoś brakuje? No tak. Właśnie, paska nie ma.
chwileczkę. Nie ma papierośnicy. Mój mąż zawsze przekłada papierosy z pudełka do papierośnicy. Zapalniczki też nie ma? A gdzie jest zegarek? Czy tego wieczoru gdzieś wyszedł? Tata szedł na urodziny do kolegi. To jego stary znajomy. I wychodził o godzinie 18, miał być przed północą. Miał może ostatnio jakieś kłopoty, ktoś mu groził, spotkały go jakieś nieprzyjemności. Proszę pana, mój mąż jest dobrym, spokojnym człowiekiem. On nigdy nie miał żadnych wrogów, żadnych nieprzyjemności. Proszę mi powiedzieć, jak to dokładnie było. Wychodzę uliczką, patrzę, wystaje noga ze śmietnika. Oglądam faceta w środku, nieprzytomny. No więc dzwonię po pogotowie. A ja tu przyszedłem, to już pogotowie to stało już było. Dobrze, a może panowie zauważyliście coś niepokojącego? Może jakieś ślady, jakieś przedmioty? Może ktoś się tutaj kręcił? Nie, nikogo nie było. A wieczorem, w nocy? Nie, w nocy jakieś... na pewno nie. Byłem cały czas w domu, nic nie widziałem. Żadnych hałasów? Żadnych hałasów. Ale, o, pani dzielnicowej. Ta puszka to nie od nas podwórka jest. To ona inny kolor ma całkiem, no. Wczoraj tej na pewno tu nie było. Gdzie takie puszki mogą się znajdować? Może na jakimś sąsiednim osiedlu, na sąsiedniej ulicy? Nie wiem, to jak... Ale w administracji to oni wiedzą na pewno. Facet to zwykły człowiek, rodzina, żona, córka, wszystko poukładane. Rodzina też niczego nie podejrzewa, nie zna nikogo, kto mógłby mieć motyw do popełnienia zbrodni. Jedyne co wiemy to to, że poprzedniego wieczoru facet wyszedł z urodzin przyjaciela. A to było około godziny 23 i był dosyć mocno podchmielony. A na miejscu zdarzenia ten chłopak, który go znalazł? No też niewiele. Pytałem nawet mieszkańców bloku, też nikt nic nie widział i nie słyszał. A lekarze? Odzyska przytomność, coś mówią? Rozumiem. Jest jeszcze jedna niejasność. Kontener, w którym go znaleziono, nie pochodzi z tego podwórza. Na razie nie udało mi się jeszcze ustalić miejsca pochodzenia tego śmietnika. No to trzeba go znaleźć za wszelką cenę. A poza tym trzeba się rozejrzeć wokół tego bloku, gdzie mieszkał przyjaciel, z którym pili wódeczkę. Porozmawiać z sąsiadami. Do roboty. Szefie, udało mi się ustalić miejsce pochodzenia tego kontenera. Został on przeciągnięty z ulicy Morcinka, około 200 metrów. Natomiast niestety nie mamy żadnych innych dalszych informacji. W tej sprawie też nikt nic nie widział i nie słyszał. No i niestety od naszego poszkodowanego także nic się już nie dowiemy, bo zmarł. No to mamy faceta w cudzych butach i w kontenerze z innej ulicy. Masz jakąś hipotezę? Wydaje mi się, że facet po imprezie... Radzę, Jureczku. Śpis. Zewsze. Gorzowa. To nie pije. Nie 11 na zegarze. Spadam. Dobra. No co, Jureczku. Poszedł do domu pieszo, nie brał taksówki i w okolicach, gdzie zginął kontener, został napadnięty. Masz ogień? Nie mam. A ty młody, daj ogień. Jakiegoś browarka coś jeszcze jest? Ja tu mam już mało. Masz. Nic nie ma, mało jest.
Może coś dokupujesz. Ale ja nie mam za dużo pieniędzy, jakieś drobne ewentualnie. Ja tu nie mam hajsu. No ale zawsze można mieć, nie? Co za problem? Ale co, a co ty chcesz zrobić, co? Ja mam drobne, ale mało. Nie wiem, czy wystarczy. Ej, chłopaki, zobaczcie, jaki nagany koleś idzie. Ej, poczekajcie, może ma jakiś hajs. Stary, dawaj, zatrzymaj, grupa. Kierowniku! 50 groszy do browarku, ma pan pożyczyć? Nie. Chłopaki, dawaj! Chłopaki, jest hajs. Dużo? Dycha jest. Ty! Ale on się nie rusza. Ej, gościu! Zostawimy, to będzie na nas. Będzie przypływ, ej. To zbierzemy. Czekaj, czekaj, czekaj! A potem razem z kontenerem przetransportowany 200 metrów. To kawał drogi. Dlatego wydaje mi się, że to zrobiła grupka ludzi, a nie jedna osoba. Być może byli to miejscowi chuligani, którzy przeciągnęli ten kontener, bo byli kojarzeni z tym miejscem i chcieli zatrzeć ślady. To brzmi prawdopodobnie. Ty, ale jak tak zostawimy go, to i tak będzie dla nas. To jedźmy tym gdzieś. Ta ostatnia scena to oczywiście nasza telewizyjna hipoteza, no ale ktoś Stefanowi Pieszakowi musiał te buty zamienić. To co do tego nie ma wątpliwości. Mogli to zrobić mordercy, a mogło to się tak stać, jak tu pokazaliśmy. Stefan Pieszak przemierzył w stronę domu, a miał od tego miejsca urodzin przyjaciela 8 kilometrów do swojego domu. To w jednej dzielnicy właściwie wszystko górna się dzieje. Na granicy z Widzewem, tak. To się dzieje w jednej części Łodzi. Z Zarzewa miał dostać się na Kurczaki. To już taka informacja dla Łodzian bardziej. Jego zwłoki znaleziono niespełna 2 kilometry od miejsca, które opuścił. Myślę o tych urodzinach. No i ta cała droga jest do tej pory przez was nieodkryta i niewyjaśniona. Nie wiadomo, czy kogoś spotkał. To jest też tylko hipoteza, że ktoś go na miejscu zaatakował, ale tego dokładnie nie wiemy. Być może, że on z kimś jeszcze po drodze biesiadował, chociaż to był bardzo spokojny, przyjazny wszystkim człowiek, niekonfliktowy, więc tutaj o konflikcie raczej trudno mówić. Tak, raczej nie wchodzi w grę jakiś zatarg, który mógłby mieć miejsce po drodze. Sprawdziliśmy cały teren przy użyciu znacznych sił. Został przeczesany, nie znaleźliśmy żadnych śladów. Sprawdziliśmy wszystkie sklepy nocne, pijalnie piwa w tym rejonie. No niestety nigdzie nie udało nam się potwierdzić jego obecności. A jak sądzicie, czy to przewożenie zwłok już w tym pojemniku to był żart pijanych przestępców, czy raczej chcieli zatrzeć ślady, zmienić miejsce zbrodni? Trudno powiedzieć jednoznacznie. Kilka wersji sprawdzamy. Prawdopodobnie zostało to przesunięte celowo, żeby was zmylić nas i żebyśmy mieli kłopoty z określeniem miejsca, gdzie zaistniało to zdarzenie. A ile metrów przesunięto ten Około śmietnik? 150 metrów. Czyli musiał ktoś to słyszeć albo widzieć. No to prawda, odbywało się to w nocy, no ale to jest ogromny śmietnik, hałasujący, jak wiemy, przetaczany przez osiedle. No tak, to jest, zwłaszcza po chodniku, gdzie to wszystko hałasuje. No nie udało nam się potwierdzić, żeby ktokolwiek słyszał to zdarzenie, żeby
hałas obudził kogoś. Tu pokazujemy buty. Co o tych butach możemy powiedzieć? Te buty są jedynym naszym takim solidnym, solidną poszlaką, czy jakąś wskazówką, która może być co odnośnie sprawców, ponieważ i zegarek, i papierośnica nie miały żadnych znaków charakterystycznych, natomiast dzięki pomocy rodziny udało nam się odnaleźć takie same buty w sklepie i to jest dokładnie tak wyglądały. Takie buty zginęły? Tak. Ofierze? Tak, na nogach miał nałożone buty, których rodzina nie rozpoznała jako jego własność. Wiedzą Państwo, jakie mamy prośby. To są prośby szczególnie kierowane do mieszkańców Widzewa i Górnej w Łodzi, ale często świadkami mogą być zupełnie przypadkowe osoby. Przypominamy, wydarzenia miały miejsce w sierpniu 2005 roku w Łodzi. Tak, odwrotówkę do mamusi. Troszeczkę. Niektórzy świadkowie zeznali, że widzieli, jak Michał został uderzony przez jednego z uczestników dyskoteki ręką w twarz. Ja będę na niego czekała, czy będzie to 5, czy 10, czy 20 lat. Dopóki ja żyję i póki mam siły, to będę walczyć o niego. Państwo Zarośnicy mają wielkie problemy finansowe ze względu na fakt, że muszą rehabilitanta, muszą masażystę zatrudniać i opłacać własnych środków. Niestety nie jest to w zasięgu naszych możliwości. Obywatel państwa polskiego jest skazany na eutanazję. Państwo skazuje go na eutanazję, która jest zakazana. No niestety, żadna instytucja, które no, tak zwane pięknie fundacje. Niestety żadna fundacja nie może mi pomóc. Szczegóły tej tragedii i losów tych ludzi już za dwa dni. Przypominam, że w środę w Dwójce przed wieczorną panoramą ukazuje się przygotowywany przez zespół magazynu 997 program Życie po zbrodni. Czego nie szukam? Jak nie, tam są pieniądze przecież. Chcesz powiedzieć, że jestem złodziejem, ty złodzieju, ty. Teraz proszę Państwa uwagę, bowiem spotkamy się w magazynie 997 dopiero za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, czyli 30 stycznia. Wtedy też prosić będę Państwa o pomoc w zatrzymaniu mordercy z listy najbardziej poszukiwanych przestępców w Polsce. Listy, którą przygotowuję wspólnie z Komendą Główną Policji w Warszawie. Będziemy poszukiwać Żenię, czyli Ewgenija Nagorańskiego z Ukrainy.